Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kosimy żyto. Jesteśmy na najsłabszej działce, jaką dzierżawimy. Jest tutaj około 3,5 hektara. Jak na razie nie jest źle. Niestety trochę mocno wieje. Nie chcę już nagrywać cały czas z środka. Kosimy bizonem. No tak jak mówiłem, kupiliśmy go głównie z przeznaczeniem na zioła, ale też czemu mamy najmować kombajn, skoro sami możemy wykosić tam 30 hektarów zboża. To nie jest jakoś dużo do wykoszenia i powoli sobie sami wykosimy. Tak się prezentuje, że to najprawdopodobniej będę musiał przyjechać jeszcze tą drugą przyczepą za Sławę. To jest akurat odnowiona herka 8. Jeżeli chodzi o przyczepę Zasława, no to na razie nie mamy co do niej żadnych zastrzeżeń. Bardzo szczelna, rzepak nigdzie nie uciekał. Też nie skakała na tych kołach, bo Zasław tam daje, jako chyba jedna z niewielu firm, nie daje nalewek, tylko daje nowe koła. I spotkałem się z opiniami, że podobno skacze na drodze, ale póki co tam nic się nie działa. Jeździliśmy tam do skupu 30 km w jedną stronę i nic się nie działo, a ciągnęliśmy spokojnie te dwie przyczepy. To jest bardzo wysokie, no. O, proszę. Trzeba uważać, żeby tam nie zapchać tego bizona. Myśleliśmy, że będą później te żniwa, no ale jednak okazało się, że trochę się przyspieszy wszystko. Teraz wymucimy żyto. A potem nie wiem, czy będziemy ruszali przez żyto, czy pszenicę, bo wczoraj za domem próbowaliśmy wymucić pszenicę, czyli przejechaliśmy jeden przejazd dookoła. Tam chcieliśmy jeszcze sprawdzić kombajn, jak to się sprawdzi, bo wcześniej muciliśmy tylko melisę. Póki co to jesteśmy bardzo zadowoleni, przynajmniej z tego jednego przejazdu pszenicy, bo bardzo dobrze się wszystko zapowiada. Tylko jeszcze była trochę za wilgotna. Nie wiem, ile jeszcze się dni wstrzymamy. No ale teraz żyto mierzyliśmy, to więc nie ma na co czekać, a też na razie mamy przestrzeń na suszarni, bo nie nakładaliśmy babki teraz. Z tego względu, że tam wypuściła te baśki, po prostu ją zgodziliśmy całkowicie przy ziemi i poczekamy tam tydzień, dwa, żeby odbiła i zetniemy ją jeszcze raz. Także myślę to wszystko w tym odcinku. Także trzymajcie się, na razie, cześć!